kochane, drogie, umiłowane kobiety, ze smutkiem w oczach, smutkiem w sercu i smutkiem poniżej pasa. Czyli te wszystkie, mówię do was, wszystkie kochane, umiłowane kandydatki na depresję. Zanim zanurkujecie w tę depresję tak już dogłębnie, to proponuję wam, zanim to zrobicie, żebyście wpierw sprawdziły, czy ta depresja, dystymia, ta smutaska, która was opanowała, czy nie jest spowodowana przypadkiem brakiem niektórych witamin, gdyż brak niektórych witamin lub minerałów lub mikroelementów lub makroelementów wpływa też na psychikę człowieka i to zostało od dawien dawna stwierdzone. I dlatego, drogie panie, zanim pójdziecie nażreć się psychotropów i uzależnić od nich w taki sposób, że potem z tego nie da się od razu wyjść, a jeżeli na przykład przyczyną bolącej dupy jest drzazga w dupie, to ja proponuję, żebyście nie szły do lekarza po środki przeciwbólowe, bo was dupa boli, tylko żebyście wpierw wyciągnęły przyczynę tego bólu, czyli drzazgę. I bardzo podobnie w wielu przypadkach zdarza się, że niedostatek niektórych witamin, powszechnie już jest od wielu, wielu, wielu lat wiadomo, że między innymi witaminy D3, ale też innych witamin i innych mikroelementów, jak chociażby litu, ma ogromny wpływ na psychikę człowieka. I dlatego zanim zaczniesz ćpać psychotropy, to życzę ci, żebyś z okazji Wielkiej Nocy narobiła sobie kolorowych jajek, najadła się kolorowych jajek, ale to wcale nie znaczy, że twój poziom witaminy D3 się poprawi. Dlatego wpierw pójdź i sprawdź, gdyż może się okazać, że mój filmik uratuje, jeżeli nie życie, to dobry humor dziesiątkom tysięcy kobiet, które znajdą, że przyczyną depresji nie jest brak psychotropów, a niedostatek na przykład witaminy D3. Mogą być też inne przyczyny, ale psychotropy to nie witamina, nie żyj tego jak witaminę. Dlatego proponuję ci, zacznij przede wszystkim biała kiełbaska, dobrze ugotowana, świąteczna, twarda i do tego dwa jajeczka, najlepiej na twardo. Też wpływają bardzo dobrze na poprawę humoru. Polecam, naprawdę polecam. Nie tylko ja.